tym, jakie dania królowały na stołach mieszkańców dawnych Łużyc i Dolnego Śląska, opowiadała w Lubaniu filolożka germańska i autorka książki pod tytułem Śląskie niebo Jurgena Greciela, dr Magdalena Maruk. Spotkanie zorganizowała Lubańska Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Wracamy do przeszłości, poznajemy stare zawody, stare tradycje, stare przepisy. Do tej pory dzieci i dorośli uczestniczyli w warsztatach dekorowania i pieczenia pierników, oglądali skansen. Dzisiaj będziemy gościć panią Magdalenę Marus, która jest specjalistką od kultury i kuchni Dolnego Śląska. Na dzisiejszym spotkaniu postaramy się zaprezentować to, co na Łużycach jadano w tych czasach, kiedy Lubań jeszcze nie był przynależny do Polski. Podczas realizacji tego projektu staramy się przypomnieć stare smaki, stare zwyczaje, stare tradycje rodzinne za pomocą zapachu i smaku. Warsztaty pieczenia chleba na zakwasie, warsztaty przygotowywania kosmetyków na bazie ziół i roślin naturalnych. To jest wszystko to, co starsze pokolenia pamięta ze swojego dzieciństwa albo opowieści swoich babć i dziadków. Chcemy, żeby to, co kiedyś było zdrowe i naturalne, w życiu codziennym było przemycane teraz w XXI wieku. Jurgen Greciel był Niemcem, autochtonem i mieszkał do śmierci w Legnicy, gdzie pracował jako dyrektor w tamtejszym nieistniejącym już PKS-ie. Z zamiłowania był tradycyjnym śląskim kucharzem. W książce o nim i na podstawie jego podań dr Magdalena Maruk odtworzyła blisko 40 przepisów tradycyjnych potraw dolnośląskich i łużyckich. Pomysł nie był mój. To było fajnie, gdybym mogła teraz powiedzieć, wow, miałam świetny pomysł i po prostu i był to strzał w dziesiątkę, ale na pomysł wpadł pan Franciszek Grzywacz z wydawnictwa Edytor i on był wielkim przyjacielem Jurgena. Mnie znał, stykaliśmy się na różnych imprezach śląskich. W związku z tym, że ja jestem ze Złotoryi, skończyłam dwujęzyczną szkołę, która powstała w Złotoryi dzięki właśnie panu Jurgenowi Greczelowi, między innymi. To w pewnym momencie zagadnął mnie, słuchaj, czy ty byś nie napisała o nim książki. To było lata temu, stwierdziłam wtedy, że dlaczego nie, mogłabym to zrobić. To, co ja napisałam, co jest moją pracą, to jest właśnie część biograficzna, a wszystkie przepisy, które tutaj są, pochodzą od Jurgena. On robił według tych przepisów jedzenie przez całe lata, on je próbował, także przepisy są sprawdzone, spokojnie można z nich gotować. W najłatwiejszy sposób można promować swój region przez kuchnię, no bo przez żołądek do serca, tak mówił sam Jurgen. Zresztą dokładnie tak wyglądał, jakby chętnie gotował i jakby zdecydowanie szedł przez żołądek do serca. Czym ona się charakteryzuje? Jest w niej trochę potraw mięsnych, myślę, że więcej niż w tradycyjnej kuchni polskiej. I są różne rzeczy, różne potrawy, które są robione w inny sposób niż nasze. To, co mnie na przykład zaskoczyło w kuchni dolnośląskiej i co mi bardzo w kuchni dolnośląskiej smakuje, to jest kiszona kapusta na ciepło. Jak mój mąż, który pochodzi też z Dolnego Śląska, zobaczył kiszoną kapustę, którą my Polacy robimy z marchewką na zimno i podajemy ją do ryby, to był zszokowany, jak można tak zepsuć taką dobrą rzecz i dlaczego nie przygotować tego na ciepło ze skwareczkami i z różnymi innymi rzeczami, czego ja wtedy nie znałam. Ich kapusta kiszona jest troszkę podobna do naszego bigosu, tylko troszeczkę krócej smażona i jest prawie tak samo dobra. W związku z tym, że my jesteśmy tutaj na Dolnym Śląsku, ale te i kuchnie, i tradycje, i nawet i stroje przenikają się. Nie mamy jednej granicy, która nam mówi, że tutaj w tym momencie kończy się Dolny Śląsk, zaczynają się Czechy i proszę tutaj nie robić tych samych potraw. Tak, te potrawy się powtarzają. Ja widziałam potrawy, które mi dał Jurgen, później mi ludzie mówią, że nie, to nie jest kuchnia śląska, bo my to też u nas robiliśmy. To jest kuchnia, ma kilka rzeczywiście bardzo charakterystycznych rzeczy, jak na przykład śląskie niebo, której zapewne tej potrawy się chyba już nigdzie nie znajdzie. Jest bardzo charakterystyczna, albo bomby legnickie, które są pyszne i słodkie. Ale jest też bardzo dużo różnych rzeczy, o których też możemy mówić, że to nie jest typowa, nie tylko typowa kuchnia śląska, ale właśnie na przykład potrawa, którą się przyrządza właśnie w dzisiejszych czasach.
Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2024.